down this road for far too long. He left your love behind. Rolnictwem zajmuję się od ponad 25 lat. Skończyłam studia rolnicze. Po studiach podjęliśmy najpierw pracę w spółdzielni produkcyjnej. Tam zdobywaliśmy doświadczenie, a później dopiero przejęliśmy, utworzyliśmy własne gospodarstwo, przejęliśmy były PGR i tak zaczęła się przygoda taka naprawdę z rolnictwem, na serio. Gospodarstwo to ponad 1000 hektarów ziemi, a także chów drobiu. W drobiu chowamy kurczęta, brojlery, jest ich około 100 tysięcy w jednym rzucie, rocznie takich rzutów mamy 6 i hodujemy także gęsi. Gęsi w tym roku hodujemy tylko 10 tysięcy, ale bywały lata, że hodowaliśmy i 30 tysięcy gęsi. Hodowla gęsi nie należy do łatwych hodowli. Gęś tylko w pierwszym okresie życia może być odchowywana w obiektach do tego przystosowanych, w pełni zmechanizowanych i skomputeryzowanych. Większość życia gęś spędza na dworze, a więc trudno tutaj mówić o jakichś udogodnieniach, usprawnieniach, o ułatwieniu tego procesu. Moją pasją jest gotowanie. Bardzo lubię wymyślać nowe potrawy, przyrządzać nowe dania, ładnie komponować na talerzu, później fotografować. A jak się okazało, to tą pasję też przekułam w pewien nowy biznes, bo zaczęłam wydawać książki kulinarne. Uwielbiam pomagać w gotowaniu moim paniom zatrudnionym i kiedy naprawdę wyjdzie coś nam smacznego i widzimy uśmiech na twarzy klientów, to jest dla mnie największa nagroda. Restauracja Gęsia Chata to nie tylko restauracja, to także bar i sklep. Działa ona już od 3 lat w takiej formie, jaka jest obecnie. Wcześniej to był tylko sklep. Otworzyliśmy restaurację po to, by odpowiedzieć na potrzeby konsumentów. To konsumenci zadawali nam często pytania w czasie najróżniejszych akcji promocyjnych, gdzie można taką gęsinę kupić, gdzie można ją zjeść, spróbować. Stąd właśnie zrodził się ten pomysł otworzenia takiego lokalu, w którym oferujemy gęsinę w najróżniejszej postaci. Moja recepta na sukces to chyba, że do odważnych świat należy, że trzeba w ten sposób podchodzić do wszystkiego. A najważniejsza rzecz, jeżeli cokolwiek robimy i robimy to z pasją, to sukces przyjdzie sam.